Cześć, cześć. Lista odtwarzania, słuchanie i powtarzanie. Dzisiaj mamy ik plus czasowniki, część druga. W liście, w opisie filmu od razu macie przeskoczyć do ćwiczeń, bo teraz chcę jeszcze coś przez 30 sekund coś się nagadać. Przeglądajcie też inne listy odtwarzania. Na kanale tam w lupę wyszukaj, możecie wpisywać różne rzeczy, wyszukiwać, bo kanał się powoli rozwija. Mniej więcej co tydzień wychodzi nowy filmik. Więc szukajcie, subskrybujcie jak chcecie, jak klikniecie obok subskrypcji dzwoneczek, to wam się wtedy co tydzień będzie powiadomienie pokazywać, że wyszedł nowy film i ćwiczcie. Szukajcie na tych playlistach list odtwarzania różnych zagadnień, okej. Okay. A teraz jesteśmy w liście odtwarzania słuchanie i powtarzanie, czyli wy słuchacie i powtarzacie. Bardzo ważne, powtarzacie, żeby się przyzwyczaić do tych dźwięków, żeby na umysł przyzwyczaić, że okej, wy wydajecie takie dźwięki i zaczynacie mówić po niderlandzku. No i też przy okazji uczycie się paru nowych słówek i złożenia gramatycznego. Gramatyki tu nie tłumaczę, czasami dam jakiś komentarz, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to tylko i wyłącznie, żebyście słuchali i powtarzali, okej? Dobra, to zaczynamy. Chcę jeść. Ik will eten. Ik will eten. Chciałem jeść albo chciałam jeść, to jest to, oni nie mają rozdzielenia na męski, żeński. Czasownik w czasie przeszłym jest po prostu jeden, nie ma. Chciałem, to jest to samo, ok? Więc już uproszczenie. Chciałam jeść. Ik wilde eten. Ik wilde eten. Będę chcieć jeść. Ik zal willen eten. Ik zal willen eten. Mhm. Jak widzicie, mamy czas teraźniejszy, przeszły prosty, przyszły prosty. Co to jest, to na inny moment. Jak trochę znacie niderlandzki, no to już to zobaczycie, ok? A jak nie, no to tylko powtarzajcie, żeby się przyzwyczaić. Jestem w sklepie. Ik ben in de winkel. Ik ben in de winkel. Byłem w sklepie. Ik was in de winkel. Ik was in de winkel. Będę w sklepie. Ik zal in de winkel zijn. Ik zal in de winkel zijn. Umiem grać na gitarze. Ik kan op een gitaar spelen. Ik kan op een gitaar spelen. Umiałem, potrafiłem grać na gitarze. Ik kon op een gitaar spelen. Ik kon op een gitaar spelen. Będę umieć grać na gitarze. Ik zal op een gitaar kunnen spelen. Ik zal op een gitaar kunnen spelen. Mam pytanie. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Hey, ik heb een vraag. Miałem pytanie. Ik had een vraag. Ik had een vraag. Będę mieć pytanie. Ik zal een vraag hebben. Ik zal een vraag hebben. Nie hebben, nie, ik zal een vraag hebben, to nie jest hy, to jest hy, hebben, hebben. To nie jest polskie hy, to nie jest, tutaj nic nie ściskacie, to nie jest hy. To nie jest hy, to jest hy, hebben, hebben. Wychodzi z płuc, dźwięk, to jest tylko wydech, taki wydech, który przypomina dźwięk hy. Hebben, hebben, nie hebben. Bo to jest Holendrzy naprawdę i wy też w przyszłości będziecie to słyszeć jak hy, jak g. Hebben, 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 hebben. Normalnie słychać ten ścisk gardła. Hebben, hebben, hebben. Musi się troszeczkę do tego przyzwyczaić, ale to jest proste. Hebben, tak jakby wydech powietrza. Ich zal een vraag hebben. Mam pomysł. To samo. Ik heb, nie, ik heb, ik heb, ik heb een idee. Ik heb een idee. Miałem pomysł. Ik had een idee. Ik had een idee.
Będę mieć pomysł. Ich zal een idee hebben. Ich zal een idee hebben. Mam dużo czasu. Ik heb veel tijd. Ik heb veel tijd. Miałam dużo czasu lub miałem dużo czasu. Ik had veel tijd. Ik had veel tijd. Będę mieć dużo czasu. Ik zal veel tijd hebben. Ik zal veel tijd hebben. Muszę wziąć prysznic. Tu jest muszę wziąć prysznic. Tak jakby my mówimy wziąć prysznic. U nich też można powiedzieć wziąć prysznic, w sensie, że się prysznicować. Tutaj jest przetłumaczone muszę się prysznicować. Ok, nie ma wziąć czasownika. Można ich moet dus nemen. Nemen to brać. Można przetłumaczyć. Ok, chodzi o kontekst oczywiście. Muszę wziąć prysznic. Ich moet duschen. Ich moet duschen. Tak, widzicie bardzo dobrze. Duschen jest OU, a wiecie, że OU czyta się jak AU, koniec kropka, jak hout, drewno, hout, albo złoto, hout. OU jest po prostu AU, polskie AU, dźwięk. To jest chyba z francuskiego, to duschen, więc jest duschen, wyjątek, koniec kropka, nauczyliście się. Musiałem wziąć prysznic. Ich must duschen. Ich muss duschen. Będę musiał wziąć prysznic. Ich zal moeten duschen. Ich zal moeten duschen. Zmywam naczynia. Ich doe de afwas. Ich doe de afwas. Zmywałem naczynia. Lub pozmywałem naczynia, ten dokonany, niedokonany. W wielu kontekstach on się zlewa, o tym so, będą lub są inne materiały, więc przeglądajcie. Zmywałem lub pozmywałem. To jest przeszły prosty, więc tłumaczmy na zmywałem, bo pozmywałem tak naprawdę, takie konkretne pozmywałem, to było ik heb de afwas gedaan, ok, tu tego nie ma, bo to nie jest o tym. Zmywałem naczynia. Ik deed de afwas. Ik deed de afwas. Wy oczywiście w tych pauzach, kiedy ja milczę, powtarzacie, tak? Na głos czytacie, ok? Mowa? Pozmywam naczynia. Ik zal de afwas doen. Ik zal de afwas doen. Hałasuję. Robię hałas tak naprawdę, tworzę hałas. Oni nie mają czasownika hałasować, nie ma czasownika hałasować, jest robić hałas, tworzyć hałas. Lawaj maken, ok? Ok, to się odmienia i mamy ik mak lawaj. Więc hałasuję, nie mają czasownika hałasować, mają czasownik robić hałas. Lawaj to jest hałas. Ik mak lawaj. Ik mak lawaj. Hałasowałem, czyli robiłem hałas. Ik mak te lawaj. Ik mak te lawaj. Będę hałasować. Ik zal lawaj maken. Ik zal lawaj maken. Zaczynam się złościć. Zaczynam się złościć. Ik word boos. Złoszczę się, ok? Ik word boos. Boos. Boos to jest las. Boos to jest zdenerwowany, wkurzony. Ik word boos, czyli zaczynam się złościć. Zaczynam, to jest beginnen. By było ik begin boos te worden, żeby dokładnie przetłumaczyć. Zaczynam się złościć. Ik begin boos te worden. Ok. Nie myślcie zbyt skomplikowanie. Czasownik worden to jest stać, stawać się, robić się. Het word donker to jest robi się ciemno. Na przykład. Het word koud robi się zimno. Het word warm robi się ciepło. Ik word mu robię się zmęczony, męczę się, staje się zmęczony. Ik word mu. Ok, tu mamy ik word boos,
Robię się zdenerwowany, staję się zdenerwowany, czyli zaczynam się złościć. Złoszczę się. Mhm. Złoszczę się, to jest jakby ciągły teraźniejszy, to by było ich ben boos. Jestem zdenerwowany, złoszczę się, ok? Tutaj zaczynam się złościć, staję się, robię się. To jest czasownik worden, jak już troszeczkę coś tego wiecie. A jak nie, to tylko powtarzajcie. Jak nie wiecie, co powiedziałem, to tylko powtarzajcie. Ich word boos. Złościłem się. Ich werd boos. Mogło być też ich was boos, ale tu mamy czasownik worden, jest ok. Ich werd boos. Zezłoszczę się, będę się złościć, ok? Ich zal boos worden. Ich zal boos worden. Mogę przyjść. Ich mach kommen. Ich mach kommen. To jest takie nie kommen, nie kommen. Coś pomiędzy. Chyba ja mieszkam na południu, co nie Holandii. Czyli u mnie to jest kommen. A może u was ludzie w okolicy mówią kommen albo kommen. Ja się nauczyłem, że to jest gdzieś pomiędzy. A w telewizji, jak słyszycie, to też. No, to oni nie mówią. Oni mówią też troszeczkę swoimi dialektami, co nie? Więc jak powiecie kommen, przejdzie. Jak powiecie kommen, przejdzie. Pomiędzy kommen, kommen, super. Mogłam przyjść. Ich mocht kommen. Ich mocht kommen. Będę mogła lub będę mógł, co nie? Bo to się już nie odmienia na żeński, męski. Będę mógł przyjść, będę mogła przyjść. Ich zal mogen kommen. Ich zal mogen kommen. O, to jest fajne. Przychodzę, nadchodzę, już idę, przychodzę, nadchodzę. Ich komm, ich komm, ich komm, już idę, ich komm. Ok, kommen to jest przychodzić. Komment to jest przychodzić, przyjść, przychodzić i też w kontekstach można to różnie inaczej tłumaczyć, to na kiedy indziej. Przychodzą to jest po prostu ich kom. Nadchodzą może być ich kom. Już idę, też można ich kom, już idę, w sensie, że już idę do ciebie. Ich kom, nadchodzą, przychodzą, ok. Przyszedłem, ich kwam. Ich kwam. Przyjdę, ich zal komen. Ich zal kommen. Ich zal kommen. Mhm. Morgen zal ich kommen. Jutro przyjdę, ok. Nic nie mówię. Ich zech nix. Ich zech nix. Nic nie mówiłem. Lub nic nie powiedziałem. Ich zaj nix. Ich zaj nix. Nic nie powiedziałem, takim konkretnym, dokonanym, mówiłem, powiedziałem, to jest ich heb nichts gezegd, ale i to jest taki przeszły dokonany, ale w wielu kontekstach będzie użyte ich sei nichts i też na kontekst polski przetłumaczymy nic nie powiedziałem, że dokonane, ok? To na inny moment, nie przejmujcie się tym w ogóle, na razie nic nie mówiłem, ich sei nichts, ok. Nic nie powiem, ich zal nichts zechen. Ich zal nix zechen. Ich zal nix zechen. Widzę cię, widzę ciebie. Ich zie. Ich zijał. Ich zie, ich zijał. Mhm. To cię, to jest je. Ciebie, jał. Tu jak widzicie. Ale tak naprawdę, to jest mój zapis. Ja sobie tak zapisałem. Ale tak naprawdę samo je też znaczy cię, ciebie. Ok, tylko a ja też znaczy cię, ciebie. Tylko żebyście taką troszeczkę różnicę zobaczyli. To nie jest, że je to jest cię, ja to jest ciebie. W odpowiednich kontekstach je będzie znaczyło cię albo ciebie, a ja troszeczkę bardziej podkreślać, więc jest troszeczkę bardziej w stronę ciebie, ale to też znaczy cię. Ok, nie przejmujcie się tym w ogóle na razie, jeżeli to jest dla was nowe po prostu. Widzę cię, ciebie i zie. Hej, ich zie. O, ich zijał. Widziałem cię, widziałem ciebie. Ich zachje. Ich zachje. Ich zachje. Ich zachjał. Zobaczę cię, zobaczę ciebie. O, tu nie mówimy po polsku zobaczę ciebie.
zobaczę cię, mówimy zawsze, co nie? Chodzi o takie różne konteksty. To jest tak jak u nas czasami cię, czasami ciebie bardziej pasuje, samo z siebie po prostu, tak u nich też mniej więcej to wygląda. Okej, okay, zobaczę cię. Igzal je zin. Igzal je zin. Igzal jał zin. Super. Myślę o tym. Ich denk erover. Ich denk erover. Ich denk erover. Mhm. Czasami, znaczy czasami, no, uczycie się na początku, że o, generalnie takie o to jest over, o książce, over head book, of and book i tak dalej. Tym, to uczycie się, że to jest head, odmiana od head, head, to, tym, to było ich denk over head, o tym. Mogłoby było być overhead. I nawet by was zrozumieli. Ale w języku niderlandzkim nigdy tak nie mówimy. Myślę o tym, ich denk overhead. Nie. To jest erover. Erover. I to jest troszeczkę inna zasada gramatyczna. Nie jest bardzo skomplikowana, ale to jest na inny moment. Ok? Więc o tym to jest erover. Er to jest taki przyimek, który zastępuje podmioty domyśle lub różne dopełnienia. Mhm, to jest taki... Na inny moment to będzie. Myślę o tym. Ich denk erover. Ich denk erover. Myślałem o tym. Ich dacht erover. Ich dacht erover. Będę o tym myśleć. Ich zal erover denken. Ich zal erover denken. Ich zal erover denken. Super, dzięki, to tyle. Czyli tak, przeglądajcie, jeszcze raz sobie to odpalajcie, ćwiczcie, czytajcie na głos. Jak widzicie właśnie, tu jest odmieniony czas, teraźniejszy, przyszły, prosty. Ok, różne czasowniki, widzicie troszeczkę, jak to się zachowuje. W opisie, jeżeli ten link jeszcze działa, to w opisie macie link też do takiej strony holenderskiej, gdzie możecie sobie jakikolwiek czasownik w bezokolczyku wpisać i on wam odmienia przez wszystkie czasy. To jest też w linku w opisie. W 2022. Mam nadzieję, że to tam w przyszłości też będzie działał. Ok. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie. Dawajcie ten dzwoneczek, jeżeli chcecie. To wtedy wam się będą wyświetlały powiadomienia. Nowy film wychodzi mniej więcej co tydzień. Nowy materiał. Krok po kroku rozbudowuję ten kanał i mam nadzieję, że to będzie w przyszłości, albo już jest, jeżeli to oglądasz w przyszłości, pełny zapis audio i wideo do nauki języka niderlandzkiego. Ok. Komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania. Oczywiście wysyłajcie maile, jeżeli macie jakieś pytania. Oczywiście chyba wszystko powiedziałem. No, na kanale możecie też wpisywać frazy, na przykład alfabet albo modalne i tak dalej. Wam będą różne filmy też tym wyświetlać się. Playlisty też oczywiście oglądajcie, te listy odtwarzają, już to 3 razy powiedziałem. Dobra, i uczcie się. Jestem z was dumny. No i co, do następnego. Cześć!